Dzień dobry Państwu. Jesteśmy ponownie w sadzie. W sadzie, który jest dobrze nawożony, liście bardzo ładne. Owoce, proszę popatrzeć, tej odmiany czelesty. Tutaj wyjątkowo ładne, nie nakłute przez owocówkę jabłkóweczkę. Ale inaczej okazuje się, jeżeli obejrzymy, patrzymy na ziemię. Tutaj bardzo dużo owoców jest uszkodzonych przez owocówkę i one są odrzucone i oczywiście do handlu one nie mogą pójść, ewentualnie na przemysł. No cóż, owoce duże, tak jak na ten rok, to mimo że ubogi w opady, ale jednak urosły. Urosły, ale z tego już nic nie będzie. Patrząc na owoce, a w tym roku jest rok raczej parchowy, no to możemy się zdziwić, dlaczego one nie mają parcha. Bo rzeczywiście nie mają. Czyli tutaj był wykonywany i to było kilka zabiegów na parcha, na różne choroby, szkodniki, chociaż zdarza się, że takie plamy parchowe, oczywiście one są tu zaleczone, ale to do konsumpcji się nie nadaje. Te wyższe troszkę bardziej, no, mniej mają tego parcha albo wcale, ale to nie oznacza, że mamy taki owoc produkować. Także, no, jeżeli mamy sad, a ten widać w porównaniu z rokiem poprzednim, on był lepiej pielęgnowany. Te liście, one no, nie mają tyle parcha, co w tamtym roku. Tutaj nawet nie widać, czyli dalsze liście, o, te przyrosty. Nie wiem, czy mi się uda urwać, ale tu stąd one tutaj tego parcha nie mają. I patrząc na owoce, widać, że nakłucia przez owocówkę, one były w okresie, kiedy jabłuszka były jeszcze małe. No i to się stało, co widać. Tutaj patrzymy, te owoce naprawdę są, o, dosyć duże, chociaż w środku, no, zdarza się i coś takiego, ale patrząc tu do środka korony, no nie możemy specjalnie narzekać, jeżeli chodzi o ochronę przed parchem. No więc tu można być z tego zadowolony, ale niezadowolony z tego, co jeżeli sadownik miałby mieć takie owoce, to nie ma sensu, żeby produkował te jabłka. No cóż, u góry mamy 1/4 plonu, załóżmy 30 kg, czy tam 40, a te 70 czy więcej leży na ziemi. No to nie o to chodzi. W jakim czasie on te zabiegi wykonał? Na pewno jeden zabieg wykonał. Na pewno komplet zabiegów nie był wykonywany, bo wiadomo, że na owocówkę w tym roku trzeba było a przynajmniej trzykrotnie wykonać zabiegi i to stosować różne środki. Wtedy efekt by był. A tak to nie wiem, czy coś było zbierane. Wydaje mi się, że nie było. No i tak to jest, że szkoda tego owocu, a owoc jest. No oczywiście bywa i taki, że on jest uszkodzony tutaj przez choroby, ale sam owoc jest duży. Zbierając jabłka z ziemi, obserwujemy, jaka była przyczyna opadania i ewentualnie tych uszkodzeń. Tu widać było nakłucie przez owocówkę jabłkóweczkę, ona jest głębiej w środku, no ale owoc nie nadaje się do zwiedzenia. Ten owoc jest porażony przez brunatną zgniliznę owocu, no i cały gnije. No co z tego, że może w środku, gdyby był duży i takie owoce są i są smaczne, ale ten oczywiście nie nadaje się do zbioru. Tutaj jeszcze potrzeba trochę wybarwienia, ale wielkość owoców nie jest zła. Tamte owoce, patrząc w głębi, są dosyć dobre. Liście tu nie są porażone, natomiast same owoce są niestety. Proszę. Widać, że jabłuszka były nieprzerywane, ale są ładne, czyli one były chronione przeciwko chorobom.
i na pewno niektórym szkodnikom, ale no, owocówki nie były chronione i efekt taki jest, jak widać. O.